Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, turniej kandydatów przechodzi już w decydującą fazę. Trzy rundy do końca, a w tabeli mamy samodzielnego lidera, czyli Jana Niepomniaszczego. Ciekawe, czy trzeci raz rzędu wygra turniej kandydatów. Depcze mu po piętach Hikaru Nakamura, któremu mocno kibicuję. Fajnie byłoby, jakby ten turniej wygrał. Przedstawię bardzo ciekawą partię i ciekawy sposób podejścia do gry z Ramesh Babu Pragnanandą, bardzo silnym hinduskim arcymistrzem. Zapraszam. D4 ze strony białych, Nakamura zagrał D5, skoczek na F3, skoczek F6, C4 i posunięcie C5. Zwróćcie uwagę, mamy bardzo symetryczną pozycję, czyli widać, że Nakamura próbuje zagrać partię równą. Na pewno czarnym kolorem remis byłby dobrym wynikiem, ale w turnieju kandydatów myślę, że tutaj bardzo ważne jest zaskoczenie przeciwnika i zagranie po prostu tego, w czym się czujemy dobrze. Co ciekawe, w tym momencie białe myślały 9 minut nad posunięciem i zbiły na D5, co jest jak najbardziej normalnym ruchem, na co Nakamura odbił pionkiem na D4, hetman odbił i hetman odbił na D5. Zwróćcie uwagę, równiuteńka pozycja. Co zrobiły białe? Białe zagrały skoczkiem na C3, no i Nakamura wymienił te hetmany, jak to się mówi, z juniorem do końcówki. No i tutaj posunięcie A6, żeby skoczek żaden nie zepsuł nam tutaj akcji i nie wlazł na pole C7. G3. Taki plan wybrał sobie Pragnananda, żeby ustawić gońca na G2 i strzelać na diagonali w tę stronę. Chyba słuszny wybór. W tym momencie nastąpiło od razu E5. Bardzo proste zagranie Nakamury. Nic tutaj się wielkiego nie dzieje. Skoczek na B3, to znaczy wielkiego, chodzi mi o to, że bardzo naturalnie grają czarne, co jest aż zbyt proste w tym momencie. Skoczek na C6, goniec na G2. No i teraz trzeba się zastanowić nad dobrym posunięciem, żeby tutaj nie wpaść w jakieś tarapaty. No i Nakamura był bardzo dobrze przygotowany, zagrał bardzo ciekawie. Ja bym, szczerze mówiąc, jakbym nie znał tutaj dobrze tej pozycji, a na najwyższym poziomie trzeba znać, no to bym takiego ruchu nie zagrał. I Nakamura zagrywa posunięcie A5. Bardzo ciekawe podejście, żeby gonić skoczka na B3. Tutaj skoczek może wejść na B5, niestety, są plusy, minusy. No i tak się właśnie też dzieje, ten skoczek wszedł. No, też ciekawym jest zagranie skoczek na A4, więc po tym ruchu myślę, że Nakamura mógłby wyprowadzić gońca na E6 w sposób bardzo naturalny. Troszkę olać skrzydło hetmańskie za cenę rozwoju. Ale skoczek wleciał na B5, no i tutaj grozi zagranie na C7, więc na pewno wiele osób by miało jakąś małą panikę. Zwróćcie też uwagę na czas, który reprezentują panowie. Widzimy chyba, że Pragnananda jest nieco w lesie, jeśli chodzi o teorię debiutu. Takie mam wrażenie po zużytym czasie. Nastąpił szach. Ruch wtrącony, jak najbardziej dobry. Goniec D2 i co bardzo teraz ważne, król E7. Nie ma hetmanów, możemy sobie pozwolić na nierobienie roszady. Skoczek na C7 jest już absolutnie niegroźny, bo odchodzimy po prostu wieżą, nic się nie dzieje. Posunięcie A3, na co następuje wymiana. Skoczek wybił na D2 i posunięcie A4, co jest ciekawe. Ten pionek zatrzymuje te dwa pionki. W końcówce na pewno to jest pewien atut. Co ciekawe, czarne mają na to czas, żeby tak zagrać. Następuje skoczek C4. Widzimy, że figury bardzo sprytnie i mocno tutaj wchodzą w obóz czarnych, ale nic tutaj tak naprawdę złego się nie dzieje czarnymi. Goniec na E6. Normalna sprawa z atakiem na skoczka. Wieża zagrała na C1. No i tutaj na przykład jakby goniec zbił jeszcze na C6 wtrącenie, no to mamy bicie i sprawa jest przesądzona, wygrana czarnych, więc trzeba taktycznie uważać. Wieża C1 i wieża zagrała na A6. No ruch jak najbardziej ciekawy, bo nie wpuszczamy skoczka, bronimy fajnie na C6 i gra gitara. Jeżeli teraz by nastąpił ruch skoczek C7, bo to jest takie też zagranie, które na pewno jest godne uwagi, no to tutaj jest po prostu bicie na C4. Po odbiciu wieży oczywiście odbijamy gońcem i jesteśmy lepsi czarnymi. Po wieża C4, wieża A5. No i przykładowo goniec zbija, jeżeli tak by nastąpiło, no bo chodzi o to, że ten skoczek ma problem z wyjściem teraz. Jeżeli goniec zbija, zbija pionek i wieża zbija, no to król D7 i po takich zagraniach wieża C8 i w
tym momencie czarne by wygrywały partię. Skoczek nie ma w ogóle gdzie uciec, więc z tym skoczkiem na C7 trzeba uważać. Nastąpiła teraz roszada, wieża D8, czyli naturalne wyprowadzenie figur. Ja pragnę zwrócić uwagę na to, jak prosto gra Nakamura. No, w ogóle jego ruchy są takie względnie proste do wykonywania, więc nie wygląda to na jakiś wielki wysiłek. Skoczek na E3, wieża A5 z atakiem i teraz goniec postanowił zbić tego skoczka, pionek wybił, skoczek na C3. Pozycja czarnymi zrobiła się nieco przyjemniejsza z uwagi właśnie na gońca, który stanął na B3 i nieco paraliżuje w obozie przeciwnika figury. Skoczek B1 to jest ruch, który wycofuje figurę i chce ten skoczek wejść na D2. Jak widzimy, nie można na razie tego zrobić. Przy okazji jest atak na pionka C6. Wieża A6. Tutaj można by było też C5 zagrać. To jest też niezłe posunięcie, ale wieża A6 jak najbardziej gra gitara. F4. W tym momencie Nakamura przepchał pionka. Jest król na F2. Wieża B6, czyli troszeczkę przestawiamy sobie te figury, żeby grały nieco lepiej. Skoczek zagrał na C3, G6. Bardzo ładne posunięcie, bo też nie pozwala wejść skoczkowi na F5. Sprawa prosta, myślę. Wieża B1 i już widzimy, że Prag tutaj trochę stoi w miejscu i za bardzo nie widać dla niego perspektyw w tej pozycji. Skoczek na D5. Tutaj się pojawia też taka opcja, że skoczek mógłby zbić na E4, bo tutaj w partii wieża wróciła na C1, a jeżeli skoczek by zbił, to można by było wybić na E3, król wybija i goniec C2 z atakiem. Jeżeli wieża C1, to wybicie na B2. Ta pozycja jest przyjemniejsza czarnymi nieco. No ale żeby to wygrać, to na pewno jeszcze trzeba sporo, można powiedzieć, techniki ze strony czarnych, ale jak najbardziej byłoby to prawdopodobne. Skoczek na D5, w tym momencie wieża z B na C1 i Nakamura F5 wzmocnił tutaj pionki i pokazuje dominację swoich figur nad dominacją, znaczy nad figurami przeciwnika, co jest bardzo widoczne. Prag próbuje rozbić tutaj ten łańcuch pionków, na co Nakamura po prostu wybija. I to jest jak najbardziej dobre zagranie. Tutaj skoczek zbił na G4. Jeżeli skoczek wziąłby na E4, to tutaj białe miałyby małe kłopoty z uwagi na bardzo fajne zagranie wieża F8. I okazuje się, że za bardzo nie ma tutaj jak tego bronić, a pozycja się no, kompletnie rozsypuje, bo można po prostu za chwilę zbić też skoczkiem na F4. Jeżeli skoczek zbije na D5, to zawsze odbijemy gońcem z atakiem na B2. Sprawa jest tutaj, no mówię, banalna, jeśli chodzi o grę czarnymi. Wszystkie figury są po prostu bardzo, bardzo aktywne. W tym układzie po skoczek bije na G4, skoczek zbił na F4 i król zagrał na E3. Co się by stało znowu w tej pozycji po skoczek bije na E4? Tutaj byłby bardzo na pewno ukryty ruch, myślę, że Nakamura go widział, wieża F8. I teraz nie ma za bardzo dobrych odejść królem. Jak na G3 czy na G1, to skoczek bije na E2. Jeżeli król zagrałby na przykład na E3, no tutaj też jeszcze król zagrywa na E1, to w zasadzie jest ta sama historia. I przestawię. Po takim posunięciu jest skoczek na G2, więc król by zagrał na D2, czy z E1, czy z E3, to tak samo. I tutaj po wieża D8 i król C3, goniec na E6 z atakiem na skoczka i wieża jeszcze wjeżdża. Bardzo duża aktywność, skoczek potem wchodzi na E3, jakieś widełki się pojawiają, więc no pozycja myślę, że jest kompletnie przegrana. W tym momencie po skoczek bije F4, król zagrał na E3, skoczek dał szacha, król zbił, no i Nakamura przystępuje do uproszczeń. Zbił na C3, B na C3. Tu jeżeli wieża by zbiła, to po prostu goniec daje szacha i jest łatwe odbicie pionka, pozycja naprawdę bardzo, bardzo przyjemna czarnym kolorem. Jednakże po wybiciu pionkiem Prag próbuje zachować te pionki. Jest ruch C5, co uaktywnia wieżę z B6. No i zwróćcie proszę uwagę, skoczek jest mało aktywny, goniec jest fantastyczny, nie dość, że paraliżuje, to jeszcze jest niezłym obrońcą. Wieże mogą w centrum za chwilę atakować króla. Robi się bardzo nieprzyjemnie. Wieża F4. Goniec dał szacha, tutaj król na E3, posunięcie H5. No i ten ruch pokazuje pełną dominację właśnie też czarnych. W tym momencie ten skoczek nie ma dobrych odejść. Następuje jeszcze ruch C4, na co goniec A8
i skoczek H6. Fatalne miejsce dla skoczka, ale nie ma lepszych. Jeżeli skoczek zagrałby na przykład na E5, no to tutaj jest bardzo łatwe związanie wieżą. Jeżeli skoczek na F2, no to również jest wieża E3. Skoczek musi się zasłonić i wieża D4 ze stratą figury, więc wszystko było przeliczone. Skoczek wleciał zatem na H6. Sprawa jest tutaj w tej partii już też prosta. Nakamura ma bardzo duże doświadczenie w tym, że mając mało czasu może zagrywać też dobre posunięcia. Wieża zagrywa na E6, król F2 i wieża F6. Okazuje się, że po wymianie król jest bardzo blisko skoczka, nie ma go jak bronić. Król na G3, wieża H8. No i zwróćcie uwagę, że po wymianie wieża dała szacha. Król na G7. Jeżeli skoczek na F7, no to jest wieża F8, jest po zawodach, wieża jest niebroniona, związanie wygrywa, więc tutaj skoczek dał szacha na F5. No i tak naprawdę w tej pozycji jest zdobycie figury, ale trzeba jeszcze to wykończyć. Wieża na C8, bardzo ładne zagranie, gdzie pilnujemy bardzo ważnego pionka. Wieża zbija kolejnego pionka, oczywiście jak wszystkie pionki zginą, no to czarne tutaj nie mogą wygrać, ale jest goniec B7 z prostym planem. Goniec na A6. Król na F4, goniec A6, król na E5. No i co ciekawe, w tym momencie goniec oczywiście może zbić tutaj i próbować wygrywać. Jeszcze jest król D6, tam opcja zbicia, ale Nakamura postanowił zagrać królem. Odpędzić wieżę. Wieża H4 z obroną i król G5. W tym momencie ta wieża nie ma dobrych odejść. Każde zagranie wieżą na F4 wiąże się, czy z wieżą na E4 wiąże się z wieżą na E8. I albo wymianą na E4, jeżeli tu by wieża stała, albo ze zdobyciem, więc sprawa prosta. Więc wieża odchodzi na, w tym momencie na H3. Przepraszam, na H3 jest. I bicie na C4. Wieża dała szacha, król na H6. Oczywiście tutaj matów nie ma. Zawsze po takim ruchu ta wieża może zagrać na F8 lub na C6. E4 nastąpiło, wieża na C6. Król zagrał na F5. Goniec na F7 bezpiecznie, król na E5 wrócił, C4, lecimy pionkiem do góry, król na D4, jest szach, zagrał tutaj król na C5, wieża D3, król na B4, szach nastąpił, no i po zbiciu na A4 bardzo łatwo tutaj już wygrywa posunięcie, które zagrał Nakamura, bicie wieżą na G3 po wybiciu. Znaczy w tym momencie się już tutaj białe poddały, ale sprawa jest prosta, bo jeżeli zbije pionek, no to ten zasuwa i nie ma jak złapać tego pionka. Nakamura wygrywa z bardzo silnym zresztą pragnanandą. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, jak się ułoży sytuacja w tabeli. Bardzo mocno trzymam kciuki za Nakamurę. Cały czas walczy, trochę przegrywa, ale też więcej wygrywa. Waleczny człowiek. Trzymam kciuki. Dzięki serdeczne za oglądanie. Do zobaczenia. Do następnego razu.